Ja tylko przypomnę, że Maciej Jóźwik w kasku czerwonym z narożnika czerwonego to jest zawodnik Gwardii Szczytno. Jego rywal, którego widzimy w tej chwili po lewej stronie ekranu, Kamil Kalisz z Widzewa Łódź. Z drugi półfinał w kategorii do 52 kg. No ładnie zaatakował Jóźwik w tej chwili. I jeszcze jeden raz. Rysuje się drobna przewaga Jóźwika. Zobaczymy, w jaki sposób Kalisz odpowie. Przestrzelił. Upominany z narożnika Jóźwik, żeby trzymać te ręce trochę wyżej. Być może rzeczywiście poczuł się zapewnie. Szuka jakiegoś otwarcia. No, sporo ryzykuje takimi unikami, bo jeżeli zostanie mocno trafiony z rękoma na dole, to taki cios może nawet ściąć go z nóg. No, najwyraźniej taki styl ma Maciej Jóźwik. Słyszymy, że chwalony jest teraz z narożnika Maciej Jóźwik. Zobaczymy, co zrobi Kamil Kalisz w drugiej połowie rundy, żeby odrobić te drobne straty. No, na razie w ogóle nie zrobił wiele. Szuka Kalisz jakiejś okazji do ataku, ale nie potrafi znaleźć luki, a sam zostaje spychany do głębokiej defensywy. Kiedy tylko idzie do przodu Maciej Jóźwik. No niewiele celnych ciosów, ale rzeczywiście inicjatywę ma Jóźwik. Teraz mocno trafił po dole. Mocny prawy na dół. Poprawka na górę. Walka zostaje wznowiona. No i w końcu jakaś inicjatywa ze strony Kamila Kalisza. Na niewiele się zdała. Ale dobrze, że chociaż próbuje. Chyba najgorsze, co może być, to pełnia sił po zakończeniu walki i uczucie, że mogło się zrobić coś więcej. No nie zdążył już Jóźwik ponowić tego ataku, chociaż bardzo się przymierzał. Runda bez wątpienia dla niego. Kamil Kalisz na razie nie zawiesił mu poprzeczki wysoko. Jest bardzo bierny i chyba odrobinę przestraszony. Przypominam, że na zwycięzcę tej walki w finale czeka już Grzegorz Brynda z kontry Elbląg, który niejednogłośnie na punkty wygrał poprzednią walkę z Pawłem Nowakiem. W tej chwili wygląda to tak, że jego jutrzejszym przeciwnikiem będzie Maciej Jóźwik z Gwardii Szczytno. To jest ten zawodnik, którego w tej chwili widzimy na ekranie. Jóźwik bardzo łatwo wygrał pierwszą rundę. W tej chwili widzimy jego rywala, to jest Kamil Kalisz z Widzewa Łódź. Bardzo pasywnie rozpoczął. Chociaż niemal równie pasywnie rozpoczynał Grzegorz Brynda, jednak w dwóch kolejnych rundach przejął inicjatywę i udało mu się pokonać Nowaka. Drugie starcie. Ach, już na samym początku mocno trafił Jóźwik. Zdawało się, że Kalisz w tej wymianie będzie chciał coś ulokować, ale nadział się na kontrę. Szuka Jóźwik celu. Na razie najskuteczniejsze w tej walce są, trzeba przyznać, ciosy po dole. Tutaj cała seria w narożniku. Naprawdę wiele było tych uderzeń, no i nie ma się co dziwić, że liczenie w podobnej sytuacji mieliśmy również w drugiej dzisiejszej walce liczenie. Kalisz ma jednak serce do walki, postanowił się ją kontynuować. Przytłaczającą przewagę już w tej chwili ma Maciej Jóźwik. Trafił mocnym lewym na górę. Na chwilę stracił równowagę Kalisz. No, ta długa seria mogła trochę kosztować Jóźwika. Nie kwapi się, żeby ją ponowić. Może czeka na odpowiednią okazję, a może zbiera siły.
szukał teraz tego prawego i będzie cała seria chyba za chwilę. Tak, jest kolejne liczenie. Nie odpowiadał Kalisz, więc sędzia zdecydował się wkroczyć do akcji. No, wygląda na to, że Kalisz ambitnie podejmie znów walkę. Jednak nie. Jednak nie. RSC, a więc poddanie. Maciej Jóźwik z Gwardii Szczytno zwycięża tę walkę przed czasem w drugiej rundzie. Pokonany Kamil Kalisz z Widzewa Łódź po dwóch liczeniach. W finale Maciej Jóźwik spotka się z Grzegorzem Bryndą z Kontry Elbląg. Walka numer 5. Za nami cztery walki, ja tylko przypomnę wyniki. W pierwszej walce Mariusz Koch jednogłośnie na punkty pokonał Piotra Kęcika. W drugiej walce Arkadiusz Lubomski pokonał przez RSC w drugiej rundzie Daniela Jermaka. W trzeciej walce 2-1 Grzegorz Brynda zwyciężył z Pawłem Nowakiem. A w czwartej zakończonej przed chwilą walce Maciej Jóźwik zdeklasował Kamila Kalisza i wygrał przez poddanie w drugiej rundzie.